Miasta Warmii i Mazur wprowadziły środki ostrożności mające zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Wśród nich jest także Miłomłyn. Zmiany można zaobserwować chociażby w Urzędzie Miasta, który w trosce o zdrowie mieszkańców i swoich pracowników w większości spraw pomaga telefonicznie. Interesanci muszą się umówić przez telefon lub w sprawach pilnych przyjść osobiście. Jest urząd zamknięty. Płyn dezynfekujący ręce jest do dyspozycji. Zakupiliśmy jako urząd dla Ochotniczych Straży Pożarnych maski i te płyny odkażające. Polecenia wszystkie władz nadrzędnych, Głównego Inspektora Sanitarnego Kraju oraz Sanepidu Ostródzkiego są wykonywane. Bardzo ważne jest, aby do zaleceń stosowali się również mieszkańcy, w tym dzieci i młodzież. W tej chwili mamy nie wakacje, nie ferie, tylko to jest kwarantanna taka dla młodzieży. Tak, żeby młodzież została w domach. Osoby starsze, mamy także rozeznanie w GOPS-ie. Nie mamy na razie takich osób bezdomnych. Urząd na bieżąco aktualizuje informacje na swojej stronie internetowej. Na niej również mieszkańcy znajdą wszystkie numery telefonów, pod którymi uzyskają niezbędną pomoc. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv